Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, pędzimy dzisiaj za Bosperem. Kamienna tablica dusznictwa, bardzo ładnie, pięknie. Będziemy sobie zwiedzać te ruiny tutaj później, czyli te piramidy przy magach wody. Ponieważ no, na razie wypadałoby może pomóc jednak Bosperowi stąd się wydostać i pozbyć się bandytów po drodze, którzy tutaj będą nam uniemożliwiać drogę. Bosper jest oczywiście ojcem naszego głównego bohatera. Już tam nawet widać bandytów. Jestem ciekawa, czy bym sobie poradziła z kuszy. Zobaczymy, jak z kuszy sobie radzimy. Widzę, że bardzo ładnie. Problem jest taki, że ja mam bardzo niski zasięg. Ale widzę, że jest całkiem przyjemnie. Oni są na szczęście skupieni na Bosperze, raczej nie na mnie. Ajajaj, dobra. Koniec z tobą, paskudo! Okej, udało nam się całkiem ładnie. Nawet mi się przy tym nie oberwało. To jest w ogóle największy chyba hit tego wszystkiego. Pozbieram sobie z nich towary, bo Bosper jest nie wiem gdzie. A myślę, że go znajdziemy za niedługo. Dobra, roślinek nie będę zbierać, bo to, tak jak mówię, sobie przyjdziemy później tutaj sami. Także na spokojnie, odprowadzimy go do obozu. Przy okazji też poznamy, jak tam ten obóz wygląda w ogóle aktualnie przy czarnym trollu. Czy jest na przykład czarny troll, czy go nie ma. Może jakiś nowy się odrodził, albo coś w tym stylu. Zobaczymy. A, no i co tam, moi drodzy, u Was? Długo nie nagrywałam. W sumie. Bo ja jak zwykle nagrywam na zapas rzeczy. Pokorzystam sobie trochę z kuszy, bo dlaczego by nie. Myślę, że w tą kuszę powinniśmy sobie dać troszeczkę. Akurat. On nawet nie strzela do mnie, to jest hit po prostu. Oni wszyscy są na Bosperze skumulowani, a Bosper ma na szczęście no full HP, w sensie on nie obrywa. Bardzo miło. Okej, nagle ser mi jakiś z dupy wpadł do ekwipunku. Okej, jest więcej bandytów. Ścierwojady, bandyty. Okej, tamten akurat strzela we mnie, także no przyjdę mu spierdzielić z miecza. Koniec z tobą, paskudo! Nie no, ta przeprawa to jest po prostu majstersztyk. Kazaliście się mi nie przejmować, że ewidentnie damy sobie radę w Korinizji wszędzie, także z aktualną postacią. Żebyśmy dali w broń też jednoręczną, że dwuręcznej raczej nie ma co dawać. Koniec z tobą! Duży jadowity krwiopica, dosięgnę go. Jedna bestia mniej! Ile ja mam? 10%. Ja na 10% tak jadę? Dobra, z tamtego już się nie będę po niego może wracać, po tą krwiopicę. Biegnijmy za Bosperem, możemy go nawet troszeczkę jeszcze przyspieszyć. Proszę bardzo, Bosper, tutaj jest Boltar. Ale z Boltarem pogadam już po rozmowie z Bosperem. Jest również Fenia i Rupert, czyli dużo ludzi też jest tutaj, tak naprawdę cały kolejny obóz. Mamy duży teren do badania, moi drodzy, ale jesteśmy już chyba na miejscu, jest Grimbald. Mam nadzieję, że mnie nauczy wydobywania ognistych tych, z ognistych jaszczurek. Jesteśmy na miejscu. Tak, nareszcie. A teraz wybacz, ale muszę nieco odpocząć. W porządku. Do zobaczenia. Okej, z tatuśkiem już nie pogadam, rozumiem. Okej, pogadam, może mnie garbowania nauczyć. I jak, wszystko w porządku? Tak, synu? Wszystko jest jak trzeba. To dobrze. A teraz muszę już iść. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Dobra, bo tu gdzieś matka jest. Cześć Roland, co tu robisz? Witaj, mamo. Chwała Innosowi, wreszcie cię znalazłem. Znalazłem ojca i przyprowadziłem go do obozu. Dziękuję ci, synu. Dobrze, że tu jesteś. Musisz mi pomóc. Pewien typ zachowuje się wręcz po chamsku. Który to? Co się stało? Martwi mnie ten moł, odkąd twój ojciec wyszedł na polowanie.
Ciągle podąża za mną na każdym kroku i nigdy nie spuszcza ze mnie wzroku. A kiedy go o to pytam, zawsze bezczelnie się uśmiecha. Nie martw się. Zajmę się tym. Czy wy też to zauważyliście, że tutaj są trzy identyczne laski, praktycznie jedna za drugą? On po prostu za dużo gada. Te dwie to są takie same, a jedna ma kuźwa inny fryz, jak Grita. No, to fajnie, w sensie to by było idealne na miniaturkę, jakbym robiła miniaturki. Zajebiste, naprawdę. Dobra, mamy teren cały do zbadania, wracamy się, moi drodzy, do piramidy, ale zaraz, ja potrzebuję teleportera tutaj najlepiej. Tylko ja go pewnie jeszcze nie dostałam, prawda? Możemy zerknąć. Niestety, ale nie wiem, kto mi go daje. Nie mam jeszcze. Czyli musimy się tutaj ewentualnie rozejrzeć, bo albo ktoś może nam go sprzedać, albo gdzieś tu sobie leży. Dobra, Torben tu jest. No widzę, że trolla nie ma. O, proszę bardzo, mamy teleport. Tu obywatele, Ignas, wszystko fajnie. Ja sobie tylko pozbieram te itemki tutaj. Szczaw królewski mamy. Muszę sobie zaznaczyć, że go znaleźliśmy. Topór wojenny. Wiecie co, ile mam siły? Aha, bo ja mogę nosić ten topór, no tak. Wiecie co, przejdziemy się, bo tam też mi ktoś napisał. Niestety nie pamiętam ników, Matko Święta. Napisał mi ktoś pod 41 odcinkiem, bo 42 jeszcze nie wyszedł, kiedy nagrywam ten, że orkowa zguba jest do zdobycia właśnie w tej piramidzie, także pójdziemy, zobaczymy jak ona nam się będzie sprawować, bo w teorii powinna chyba zadawać więcej obrażeń, dlatego że wymaga więcej siły, a tak jakby obrażenia się z tą siłą jakoś skalują i w sensie nie wiem, czy dobrze myślę, przekonamy się na przeciwnikach, jak to wygląda, jeżeli chodzi o używanie tego a tego. W ogóle jestem też ciekawa, bo tutaj też będą golemy, więc zobaczymy sobie przy okazji, jak ja sobie radzę z golemami w momencie, kiedy mam więcej siły. Właśnie, bo to też jest istotna sprawa. Tam są bandyci jeszcze na górze, także tutaj wypadałoby faktycznie zbadać bardzo ładnie ten teren. Tutaj mi nawet jednego pokazuje. Także możemy się go pozbyć. On też, widzę, postanawia używać łuku, ale on mi... A no tak, bo ja właśnie specjalnie przecież kupiłam tę zbroję, która... Wiecie, co robi. Dużą ma ochronę przed strzałami. To był najlepszy zakup, jeżeli o to chodzi, bo faktycznie to się nam przyda. Powinnam wejść tam tym wejściem, którym szliśmy z Bosperem, ale w sumie ten teren... Też warto tutaj zbadać. Ja tutaj zebrałam rzeczy po drodze, więc będziemy mieli tylko bandytów do pokonania tak naprawdę w tym miejscu. Tutaj są też ludzie, którzy nas atakować nie będą. Na przykład Enim. Tak, naprawdę tak powiedział. O, bogowie! Dzień dobry. Oła! Ej, dobra. Ja nie powinnam jednak tej kuszy chyba używać. Nie, niedobrze, bo tam też są goście. Uciekaj! Najszybciej, jak tylko potrafisz! Niedobrze, wiecie, bo się troszeczkę... wpieprzyłam tutaj. Dobra, albo i nie. Udało się to załagodzić. W teorii tamci też mnie atakują? Nie wiem, co tam się dzieje, jakieś cuda. Mamy do zbadania cały ten teren. Szczerze myślę, że możemy użyć sobie może leczenia. Wiem, że troszeczkę się to nie opłacało, ale picie mikstur też byłoby w tym wypadku bez sensu. Potrzebujemy łóżka. Łóżko znajdziemy tutaj w okolicy. Znaczy, wiecie, ktoś mi marudził kiedyś, że no przecież mam śpiwór, ale śpiwór, zanim się go wyciąga, podobno on też może się zbagować w ogóle. Cuda jakieś. Tutaj powinien być namiot. I w tym namiocie powinno być spanko. Jest łóżeczko? Jest. Jest też notatka do Teofila. Nie, nieważne. Zbadamy sobie to miejsce, ale zacznijmy od świtu. Wiemy, że w świątyni już nie mamy raczej czego szukać. Jeszcze jedna notatka skierowana do Teofila.
Przeczytajmy ją sobie. Póki o tym pamiętam. Tutaj mamy. Tak jest. Bracie Teofilu, przeszukaliśmy całą okolicę wioski rybackiej, ale nie natrafiliśmy na żadne twoje ślady. Przy okazji niezbadana część wyspy okazała się znacznie większa niż przypuszczaliśmy. Być może sam Adanos pokazuje nam coraz to nowe obszary Korinis po tym, jak zło zostało wygnane z Doliny Budowniczych. Wkrótce opuścimy wioskę rybacką i udamy się na inne tereny, aby odszukać ciebie. Mamy nadzieję, że przeczytasz tę notatkę. Wracaj przez portal i czekaj na nas po tej stronie. Niech Adanos będzie z tobą, Nefarius. Mamy nowe tereny na Korinis. Kto by się tego spodziewał? Ale na razie tam nie będziemy w tych terenach, że tak powiem, uczestniczyć. Aha, już mi się przypomniało, co spieprzyłam. Chciałam pogadać z Grimbaldem, ponieważ... Do piramid chyba nie mam teleportu i nie będę mieć, ale mamy tam na północ Korinis, więc jeszcze raz się tam niestety... Muszę wrócić, ponieważ nie wiem, czy Grimbald mnie nie nauczy wydobycia języków z ognistych jaszczurów, a bardzo by mi się ta wiedza przydała. Gdzie on jest? Tu gdzieś był? Tak jest. Mordo, ja mam nadzieję, że ty mi pomożesz i mnie nauczysz. Witaj, Grimbaldzie. Dawno się nie widzieliśmy. Witaj, Rolandzie. Zgadza się. Co nowego? No, sporo się działo. Tyle się tego wydarzyło. Masz na myśli uciekinierów, którzy rozbili tu obóz. Właśnie to. Tak, tu rzeczywiście sporo się dzieje. A przy okazji, twoi rodzice też tu są. Ale Bosper prawdopodobnie jest na polowaniu. Ale gdzie poluje, tego nie wiem. Nie szkodzi. Ale wyglądasz na zmartwionego. Czy to ma coś wspólnego z uciekinierami? Trafiłeś w sedno. Naprawdę szkoda mi ich, ale jeśli tak dalej będzie, spakuję swoje rzeczy i pójdę w las. Dlaczego? Co cię tak denerwuje? Lubię samotność. A tu całymi dniami nieustanna gadanina tych ludzi. To nie do wytrzymania. Rozumiem. Możesz mnie nauczyć polowania. Oczywiście. Ale nie za darmo. W końcu też z czegoś muszę żyć. Powiedzmy, 100 sztuk złota. I ta cena tylko dla ciebie. Zgoda. Trzymaj złoto. Dobrze. Mów, co chcesz wiedzieć. Naucz mnie polować. Co chcesz wiedzieć? Mamy wycinanie języków, zdejmowanie płytek. To też się na pewno przydadzą płytki. Czy ja potrzebuję pazurów? Na pewno by były spoko na handel. Ale na pewno języki. Rozumiem. I myślę, że możemy też zainwestować w płytki, dlatego że tutaj pełzaczy jest troszeczkę. Ja nie umiem płytek. By usunąć płyty z pancerza pełzaczy, potrzebny jest dobry nóż. Mhm. Pazurów się na razie nie będę uczyć, bo nie widzę w tym sensu. Mamy 12 punktów nauki. O, dobra. No to co, myślę, że wracamy w takim razie. No powiem wam, że tutaj w ogóle jest teraz tak to zrobione, że ten obszar, na którym aktualnie jesteśmy, on jest w pewien sposób zamknięty. Pamiętacie pewnie, jak rozmawialiśmy sobie z Dragomirem i on nam mówił o tej bandzie Gregora, prawda? No to chodzi o to, że oni sobie tutaj właśnie na północy zrobili swoje obozowisko, jak widać, bo zabijamy tutaj bardzo dużo bandytów. Tylko, że taki problem, a raczej taka sprawa, że oni jakby zagrodzili sobie ten teren. Czyli postawili murek, taki drewniany, w dwóch miejscach. Mianowicie murek jest tutaj, tak jakby od razu za tamtym mostem, że tak powiem. Emil. Serio, on miał teleport do starej piramidy? Oh my god. A ja latałam jak kretynka. Dobra, tam, jak pamiętacie, był ten most, tutaj się przechodziło, to tam za tym mostem jest barykada i tam, jak się wychodzi z tego lasu, znaczy się od strony tego lasu, gdzie są te wargi przy kamiennym kręgu, gdzie idziemy z Lesterem, to tam też jest zrobiony płot i te drzwi są zamknięte. Dlatego, że tak jakby możemy kluczyk zdobyć dopiero w momencie, gdy zabijemy sobie Gregora. Taka sprawa, także no na razie...
Na razie no. Na razie to wygląda właśnie tak, że... No jesteśmy na zamkniętym obszarze w pewnym stopniu, więc dostajemy się tutaj teraz na razie tylko teleportami. Nie przejdziemy sobie tak o, jakby nam się żywnie podobało. Dobra, tu są dwie rzeczy w skale i mamy ogniste jaszczurki. O to mi właśnie chodziło. Dlatego, że będziemy potrzebowali języków później, na późniejszym etapie. I wierzcie mi, kupowanie ich to jest najgorsza strata pieniędzy, jaka istnieje. Dobra, bo potrzebujemy ten teren na pewno oczyścić cały. Tutaj mnie jeszcze nie było, bo leżą roślinki, tam jest cieniostwór, to żaden problem. Sprawdzamy sobie tutaj, czy czegoś nie ma, chyba nie. Dopiero w środku. Co my tu mamy? Kuferek. Nie pamiętam niestety kodów. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Aha, okej, okay, dobra. To miałam szczęście. Ochrona przed ogniem. No, nie bez powodu, bo ogniste szczureczki. Kurczę, dobra. Musimy jakoś pomyśleć, jak rozdysponować sobie te punkty nauki w ogóle. Dlatego, że tak, powinniśmy sobie właśnie dobić mistrza broni. Jeżeli chciałabym inwestować na przykład w kuszę, to również mistrza kusznictwa. To będzie mało możliwe. Znaczy się, ja w sumie nie widzę sensu, żeby w kuszę iść akurat w tym wypadku. Bardziej wiecie, jak to jest z tym. Dobra, mamy aktualnie najlepszą pozycję, tylko chciałabym go bić zamiast się kręcić wokoło. Małego mamy kryta. I to widać. Nie powiem, że nie, dlatego kryt będzie bardzo istotny. Szczególnie, że nie nauczą mnie tego zabójcy orków, jeżeli nie będziemy mieli kryta. Więc wiemy, w co na pewno dać piątaka punktów. Na pewno obrażenia krytyczne. Tutaj roślinkę ominęłam, miło. No i co? I tu jest ta piękna piramida, w której powinna być orkowa zguba. I mam nadzieję, że ona tu jest, w skrzynce. Ale wydaje mi się, że jest. Ten kufer jest otwarty? Nie wiem. Te tabliczki, nie wiem, czy komuś możemy je oddawać. Kurde, otworzyłam ten kufer, czy ja zebrałam tą orkową zgubę? Nie, to gdzie jest orkowa zguba? W którym miejscu? Nie w tej piramidzie? A może w którejś z jaskini tam? Nie wiem, ale powinnam tutaj znaleźć orkową zgubę. Także na razie widzę, że to nie tutaj. Na pewno. Na pewno. To był jeszcze jakiś budynek, bo tak troszeczkę teraz mi się wydaje, że był. Tam był kufer, ale tam już otworzyłam ten kufer. I tu nie było orkowej zguby na pewno. To był kufer otwierany na ten. Jakiś budyneczek, jeszcze coś gdzieś, a może orkowa zguba jest tam w tych jaskiniach? Nie wiem, ale powinna gdzieś tu być, więc... Może po prostu się przejdźmy i powybijajmy to, co trzeba. Przynajmniej się już nie muszę martwić tymi jaszczurkami, bo umiemy wyciągać języczki. Miło bardzo będzie. Dobra, krwiopice to sobie załatwimy z tego, z kuszy. Jeżeli sięgnę... Niedobrze. Dostanę zaraz... O kurde, nie. No żartujecie sobie. Jak nie są jeszcze na hita ściągam? Ja się jej bałam? No bez jaj. Znaczy skrytem, dobra, ale to i tak... O Boże. Zaraz w ogóle kolejny poziom. Jak ja to kuźwa robię, to ja nie wiem. Do widzenia. Dobra, musimy zbadać cały teren, zobaczyć. Jeszcze mamy jaskinię. Być może w tej jaskini, w tej kopalni jest orkowa zguba. Ja niestety kompletnie nie pamiętam. Wiem tylko, że gdzieś tutaj w tych ruinach, bo mi ktoś pisał. I mi się kojarzyło, że chyba faktycznie. Nie pamiętam, ile potrzebujemy tych języków, ale mi się kojarzy, że 10. Dobra, no mogę pojedynczo jednak, bo nie chciałabym dostać ogniem od dwóch. Wiecie, bo ja mogę jej kryta zasadzić, ale wcale nie muszę. Zobaczymy, no. I siup.
Oj, odsunęłam się za wcześnie i dostałam chyba z ognia piątaka. Zaraz, to jest ta piramida. Czemu tam w tej piramidzie jest niby coś? Ale to jest dziwne akurat. Nie wiem. Badamy teren. No nie powiem. Ale idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Dobra, tutaj otworzyłam wszystko. No to... Wychodzi na to, że musimy poszukać orkowej w środku. Rdest polny. Aha, gobliniarskie tutaj są. Akurat na gobliny wolę skuszy, bo całkiem dobrze się je bije. Chociaż nie powiem, mamy takie umiejętności, że na spokojnie mogłabym je bić z broni. No przecież. Dobra. Nie ma co w takim razie kuszy marnować. Szczególnie, że to nawet nie są te wojowniki, tylko po prostu... Okej, tu jest wojownik. Wow. Jeden. Ale to jest piękne, nie? Jak przeciwnicy spadają na hita. Tam jest jeszcze jeden, który chce mi wpierdzielić. Do żywotności. Otwieramy lewo, nie, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. No nic ciekawego. Ale będą mi jaja, jeżeli ja gdzieś, nie wiem, przebiegłam po tej orkowej zgubie albo coś. Nie, no nie wydaje mi się. Ale fajnie, że można ją kupić, bo to dużo ułatwi życia. Gdzie biegniesz? A ten goblin jakiś taki duży się wydawał. O nie, nie mogę go przeszukać, bo jego broń w ogóle spadła pod tekstury chyba. Strzały. I sztylet. A nie, dobra, mogę jednak. Dobra, to lecimy na drugą stronę. Tam są jakieś... Co? Z jakiej racji? Aha, no dobra. Coś pełzaczu. Już teraz nawet płytki z ciebie ściągnę. Znaczy nie wiem, czy mi się do czegoś przydadzą w ogóle płytki. Kiepski tasak. Miecz. No to nie jest orkowa zguba. No nie ma co, wiecie. Naprawdę trudne to jest, jak nie wiem. Mi się wydawało, że tu są golemy w tej jaskini. No wiecie co, ja już nawet się nie mam czego obawiać. Chyba, że tu były dwie jaskinie. Nie, podejrzewam, że tutaj nie ma golemów, bo po prostu tak jakby Bezi je unicestwił, nie? To jest zamknięte, zamknięte. To może tu jest orkowa zguba. Lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Nie, Morgenstern i sakiewka ze złotem i pierścieniem. Coś mi tutaj bardzo nie pasuje. I to bardzo, bardzo. Srebrne naczynie, cieniostwora, skóra, rogów mamy sporo. Nie wiem, czy komuś będzie można rogi opchnąć. Nie pamiętam. Czy Buster na przykład by nie chciał? Może chce? Dobra, bo tu dziwną rybę mam. W rybie schowano notatkę. Aha, dobra. To jest to, co już znamy z podstawki. Księga zielarza. A to mogę chyba to przeczytać, nie? Mogę. To jest o zielarstwie. To jest księga Babo. Ale na razie mu nie możemy oddać. Ej, no nie pokazuje mi tego. To jest jednej sakiewki z tym pierścieniem i ze złotem.
Chyba, że jestem ślepa. Chyba, że ona będzie tak jakby tu w pierścionkach, bo to ma być pierścionek, nie? I co jest, mi rzeczy z ekwipunku znikają, czy o co chodzi? Tam są jacyś przeciwnicy nagle z dupy. W tej jaskini to mi się kojarzyło, że są golemy, ale one chyba były tutaj w podstawce, nie teraz. Byłam w piramidzie, nic nie znalazłam. No tam są przeciwnicy pod tą piramidą. Tam są... Co tu się dzieje w ogóle? Tu nic nie ma po drugiej stronie? Może ja robię jakąś głupotę? Ej, no jak byk orkowa zguba była w którejś z tych piramid, a teraz jej nie widzę. W tym już nic nie ma. Tu byłam. Ślepa chyba jestem, naprawdę. Tu zebrałam. Tu była ta jedna jaskinia. Tu innego wejścia nigdzie nie widzę. Do żadnej jaskini ani nigdzie. Znaczy... to jest ścieżka. Chyba nawet wiem, gdzie ona mnie zaprowadzi, ale czy ja chcę teraz tędy iść, to nie wiem. To jest właśnie część tych nowych terenów na Korinis. Tylko nie wiem, czy to jest bezpieczne, żeby teraz się tu szlajać. Aha, ja wiem już, gdzie jestem. Oh my god. Dobra. To ja nie wiedziałam, że tak łatwo się tu dostać. A ja tam się cheatami kiedyś wpieprzyłam, bo nie wiedziałam, którędy mam iść gdzie. A to jest proste jak budowa cepa. Znaczy nie powinnam tu łazić. Bo na to akurat jesteśmy za słabi. Czy to jest... Nie, to są... Dobra, ale ja wiem, gdzie jestem. To nie jest moment, żeby tu się szlajać. Naprawdę, wierzcie mi. To nie jest ten moment. Lepiej tutaj nie chodzić na razie. Odnośnie tego, jakbyście się zastanawiali, gdzie to jest na mapie. Mam w ogóle mapę Korinis? Chyba nie mam. Ale jakbyśmy mieli nawet mapę Korinis, to tego miejsca tak jakby na mapie nie ma. Potem można wchodzić. Wygląda jakby się dało, ale chyba się nie da. No i co? Nie znalazłam orkowej zguby. Tam jak widzicie też można przejść na tamten cypel. Tu jest tyle nowych terenów, że sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Ale orkowa zguba zginęła. Ja bym przysięgła, że mi się ją udało kiedyś znaleźć. No bo nie mam jej w eku, nie? Mam ten topór tylko. I te rzeczy. No to już gorsze nie będzie. No dobra. To co robimy? Myślę, że idziemy w stronę obozu. Tu można by się było bandytów jeszcze pozbyć. To bym wam też pokazała, jak tu wygląda ten teren od tyłu, że tak powiem. I że no, faktycznie klucza nie mam. Powiem tak, opłaca się do nich strzelać. O, widzicie? Tutaj są... Jak mnie zaspamiam z takiej ilości łuków. Dobranoc. Ktoś tu jeszcze mi chce coś zrobić? Chyba nie. Niby ktoś strzela jeszcze, ale chyba... Chyba nie strzela. Ja nie powinna mieć klucza, nawet z tych bandytów chyba. Chyba. A jednak, dobra. Myślałam, że dopiero od Gregora dostanę. A jednak ci bandyci tutaj mieli kluczyk. To bardzo miło. Tam na górę można wejść, ale... Tam będziemy mieli tylko tych braciszków, Egila i Anima. Jeden jest tutaj, a drugi jest tutaj.
Będziemy mieli też z nimi zadanie, ale na razie nie możemy za bardzo z nimi pogadać. Także na razie nawet nie próbujmy może. Co tam się dzieje? Tam są nagle jakieś co? Widzicie, co twórcy tej modyfikacji zrobili? Tu można chodzić sobie po miejscach, po których chyba wcześniej się nie dało. Nie wiem, znaczy nie wiem, czy się dało, czy nie. Ej, no broń wyciągnij. Znaczy ja nie wiem, czy tu się dało chodzić, czy nie, ale... Mamy dodatkowy exp w tym miejscu. Jak dla mnie brzmi to przekonująco. Ale bez kryta to jest taki żart, jak kryto szczura nie ściągasz na ten. Okej. Czyli to jest jako dodatkowe chyba miejsce, po prostu brane pod uwagę. Tam coś jeszcze jest w skale. Tam to co jest? Zaraz, bo tam jeszcze coś jest na górze. Ja bym to chciała utłuc, jak już tu jestem. Cieniostwór. Tylko ja mam się do niego dostać? Tędy może wejdę, nie? Ale ma zajebistą kryjówkę. Nie wiem, jakbym tutaj weszła inaczej. Niż tak. Moglibyśmy go do ściany, ale... Nie ma co tak się srać. Nie wiem, czy on mi w ogóle cokolwiek zdążył wjechać, czy... Czy nie. Pilnował świerszczowej pokrzywy, czyli już mamy... Tutaj przekonani jesteśmy, że to jest dodatkowe miejsce. Aha, i wystarczyło się przejść tędy, tak? Tak jest. Od samego początku do samego końca. No dobra. Tam jest coś pod ziemią. Nie wnikajmy w to. No, czyli jak widzicie, tam żeśmy sobie otworzyli. Na razie tam nie będziemy wyłazić, może. I chodzić. Tam byłam na dole, orkowej zguby nie znalazłam. Jacyś przeciwnicy są nagle w piramidzie z dupy, do której się nie da wejść. W sensie, wiecie, co by wypadało zrobić? Po prostu się tam cheatnąć i zobaczyć, co tam siedzi w tej piramidzie. A czy mi się chce? No nie wiem. Chyba nie. Dobra, może orkową zgubę znajdę gdzieś jeszcze indziej. Tutaj mamy jeszcze tereny do zbadania, więc... Zróbmy to. Kolejny odcinek będziemy mieli przegadany z NPC. Ponieważ no, trzeba będzie mieć. Ognik ma być zerową ochronę na strzały. Problem jest taki, że trafienie go teraz to będzie chyba cud. Bo tak będzie... No dobra, akurat się zatrzymał obok mnie, więc... Więc spoko. Co my tu mamy? O, kolejna tabliczka do życia. To co, może najpierw pójdziemy sobie tędy. Bo tam będzie troszeczkę więcej rzeczy jeszcze do zwiedzania. Także może lepiej nie. Tu są jakieś ścierwojadki, roślinki, te sprawy. Jaskinia też jest. Coś mi bardzo śmierdzi z tą orkową zgubą. Ale prawda jest taka, że też za bardzo tej broni chyba nie potrzebuję. Chyba, że faktycznie jest tak, że ilość wymaganej jej siły z moją siłą się jakoś by zeskalowała i byłoby więcej obrażeń, ale tego nawet ja nie jestem pewna. Tam wygląda, jakby się dało wejść na górę. No i chyba mam rację, nie? Ej, no da się tu wejść, dobra. A co tutaj się dzieje na górze? Tu się coś dzieje na górze w ogóle?
Nie, weszłam sobie na teren, gdzie nic nie ma. Nawet nie wiedziałam, że tu można wchodzić. Okej, czyli spadamy stąd. No, jak widzicie, cały odcinek nam zleciał na takim bezsensownym zwiedzaniu, bieganiu, tylko nie spierdziel się na ryjec. Dobra, no niestety. Niech będzie, tak? Nie mam pojęcia, gdzie zrobiłam zapis, więc no niestety... Niech i tak będzie, zmarnowałam zwój, żeby wam udowodnić, że nie czytuję. Tylko gra mnie rozebrała, więc... Ubierzmy naszego bohatera z powrotem. I co, i tutaj nic nie będzie? Tylko jakieś kuferki? Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. Kurde, mam takie wrażenie, że gdzieś znajdę tą orkową zgubę w innym miejscu niż tam, gdzie niby powinna być. Tutaj w ogóle lokator nie pokazuje żadnych przeciwników, więc wychodzi na to, że nic kompletnie tu nie ma. To jakieś tylko pierdółki. Nawet nie ma szczura głupiego. Tam się nie da wejść, bo tam jest zawalone. No dobra, czyli ten teren mamy też z głowy. No i tak naprawdę żeśmy już wrócili tutaj do obozu. Witaj, witaj. Co słychać? U mnie w porządku, a reszta mnie nie interesuje. Aha, okej. Okay. Aha, niby kupiec z miasta, ale nie mogę z nim handlować. Dobra, czyli nie ma towaru przy sobie. Witam. Dość ryzykowna. No nie, nie, ja już się nie boję, no. Witaj. Chciałbym. Wyglądasz na bardzo zmęczonego. Chyba od dawna nie spałeś, co? I tak właśnie jest. Hej, ty. Okej, nie mogę z nimi handlować, póki Witaj. Nie wrócą do miasta, rozumiem. Ej, jak leci? Co? Pomóżcie. Odwal się i zostaw mnie w spokoju. Ale chwileczkę, ty nie jesteś najemnikiem orków, tylko żołnierzem króla. Skąd tu się wziąłeś? Przybyłem tutaj na okręcie wojennym króla. Mamy zamiar walczyć z orkami. Z orkami. Tu wszędzie są orkowie. I wielka ilość bandytów. Musisz koniecznie nam pomóc. Nie mam teraz czasu. Wykonuję bardzo ważne zadanie. No to wspaniale. A co z nami będzie, to dla ciebie bez znaczenia, co? Ale mi to pomoc. Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Daj spokój. Sam w to nie wierzysz. No dobra. Grimbald już mnie nauczył, co chciałam. Tam tych ludzi zostawię może na później. To sami te dalej stoją w tym samym rzędzie, nie? Może z Karlem pogadam. Nikomu tego nie powtarzaj. Tych ludzi pookradam, dużo expa. Witaj, witaj. Co wiesz o orkach? Nic. Ale wszyscy uciekinierzy żyją teraz w strachu i są bardzo nieufni, zwłaszcza wobec obcych. Przecież każdy może być jednym z tych najemników orków. Zastanawiam się, dlaczego orkowie i ich najemnicy dotychczas nas nie zaatakowali. Kto wie? Może najpierw chcą przejąć farmę Onara i klasztor, a potem ruszą na północ. No właśnie, będziemy musieli... Doprawdy? To interesujące. Do klasztoru któregoś dnia się udać, ale to gra nas tam sama zaprowadzi. Bosper, matka. Matce mieliśmy pomóc. Także może zróbmy to zadanie chociaż dzisiaj. Kim jesteś? Nazywam się Mo. Wcześniej byłem wykidajłą w gospodzie u Cardiffa, a teraz jestem uciekinierem, jak tu wszyscy. Lepiej zostaw moją matkę w spokoju. O czym ty mówisz, chłopcze? Doskonale wiesz, o czym mówię. Zostaw ją w spokoju. Jasne. Ale ja nic złego nie robię. A teraz wynoś się. No dobrze. To teraz oberwiesz po mordzie. No to chodź.
No i dobra. On po prostu za dużo gada. Laga. Miło. Wszyscy się na mnie patrzą, jakbym kogoś zabiła. Tam coś jest, jacyś wrogo... Ci ludzie, ty jakby, ci przeciwnicy pod piramidą. Widzicie, co gościu robi? Jeszcze zobaczymy. Leje sobie picie na mordę. Hej. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Hej, ty. O cholera, wszystko mnie boli. Następnym razem będzie jeszcze gorzej, jeśli nie odczepisz się od mojej matki. Dobrze, wystarczy. Zostawię ją w spokoju, obiecuję. Mam nadzieję. Dobra, możemy jej powiedzieć. Moł już więcej nie będzie ci dokuczał. Dziękuję ci, synu. Ten facet naprawdę mnie przestraszył. Obywatelko, już możesz schować broń. Bosper, coś jeszcze z tobą? Czy czujesz się bezpiecznie w obozie? Tak, mój synu, nie musisz się o nas martwić. To dobrze. A teraz muszę już iść. W porządku. Niech Inno ci sprzyja. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Dobrze, synu. I bądź ostrożny. Czyli co, quest z rodzicami się zakończył? Tak jest. Zaginiony mag, kamienie. Aha, ja mu nie muszę zanieść tą miksturę. W sumie malarz i papier do malowania też. Dobra, możemy się tam wrócić, w tamte okolice. Teleportacja. Gdzie będzie najbliżej? No z obozu na farmie chyba, nie? Tak jest? Dobrze mówię? Chyba, że wiem. Inaczej. Do starej piramidy. Przebiegniemy się na teleport. Na dole. Wtedy sobie wylecimy przy tym, potem polecimy tam. Będzie tak najszybciej. Z tego, co mi się wydaje, czemu to jest krata? Nie wiem. Aha, bo... Okej. Szkoda, że nie da się właśnie tego jakby z dwóch stron otworzyć, bo by było przyjemniej, na pewno. Niż obiegać to wszystko dookoła. Teraz tutaj i jesteśmy na tym. I można się teraz jak najszybciej tam przebiec. U Bengara w okolicach coś mamy do zrobienia? Chyba nie. Już żeśmy tam byli wszędzie, gdzie się dało. Zostawiliśmy sobie tylko przejście do górniczej tej doliny. Czyli w sumie możemy do Gekarda. Mogę najpierw jeszcze do malarza iść, oddać mu papier. Tak naprawdę. Ale z malarzem to trochę dłuższa historia. Trzymaj miksturę leczniczą, ona ci pomoże. Chwała Innosowi. Zjawiasz się w samą porę. Dłużej chyba już bym nie pociągnął. O, rzeczywiście, jest mi lepiej. Jak się czujesz? To dziwne, ale już mi się znacznie polepszyło. Dziękuję ci. Gdyby nie ty, na pewno bym umarł. Trzymaj. To moje ostatnie 50 sztuk złota. Niestety, więcej ci dać nie mogę. Nie dla złota to zrobiłem. Byłeś w śmiertelnym niebezpieczeństwie i wystarczyło, że poprosiłeś mnie o pomoc. Naprawdę. Jesteś w porządku, chłopcze. Szkoda tylko, że na tym świecie tak mało ludzi jak ty. Jeśli kiedyś będziesz potrzebował mojej pomocy, możesz przyjść w każdej chwili. Witaj. Tak, i jak to ma działać? Przepraszam bardzo. O właśnie. Bulgar czeka na ciebie. Wiem. Musiałem się zatrzymać z powodu tego przeklętego topielca. Powiedz Wulfgarowi, że niebawem wrócę. Dobrze, przekażę mu. Dzięki. Dobra, akurat właśnie teraz tak planowałam, że się tam przeniesiemy do tego obozu typowo. Powiemy Wulfgarowi co i jak. Znalazłem Gekarda. Wróci za jakiś czas. Chwilowo coś go zatrzymało.
To dobrze. Chwała Innosowi. Chociaż teraz wiem, że nic mu się nie stało. Tu masz trochę złota za te dobre wieści. Dobra. Jak to wygląda? Pokaż mi, jak stać się silnym mistrzem miecza. Wiele zwierząt jest bardzo silnych i trudno je pokonać. Twoje życie często zależy od tego, czy będziesz w stanie przed nimi dobrze się bronić. Na widok niebezpiecznego zwierzęcia, męstwo może szybko cię opuścić. Nie dopuszczaj do tego. Patrz prosto w oczy drapieżnikowi i obserwuj jego ruchy. Zadaj cios bronią, zanim zwierzę rozpocznie skok. Jeśli zwrócisz na to uwagę, to staniesz się silnym wojownikiem miecza, który skutecznie oprze się nawet najgroźniejszym drapieżnikom. Ej, ja nawet nie wiedziałam, że już się mogę tego nauczyć, ale mistrza się na pewno nie nauczę. Potrzebuję mieć w ogóle mistrza w broni chyba. Pokaż mi, jak stać się mistrzem walki mieczem. Serio? W walce przeciw innym ludziom, nieumarłym lub demonicznym stworzeniom, potrzebujesz dużego opanowania. Nie trać z oczu przeciwnika. Niektóre ciosy można zablokować, a inne nie. Wyczuj różnicę. Wtedy będziesz mógł uchylać się od ciosów lub nawet wyprzedzać swojego przeciwnika. Jeśli to opanujesz, wtedy staniesz się prawdziwym mistrzem miecza. Ej, dobra, a zabójca orków? Pokaż mi, jak lepiej walczyć z orkami bronią w ręcz. Ork jest bardzo silny i często dobrze uzbrojony. Dlatego musisz wyprowadzać celne ciosy, aby go szybko pokonać. Nie pozwalaj mu zadawać ciosów i atakuj wcześniej. Jeśli to opanujesz, będziesz mógł pokonać nawet silnego orka. Dobra, myślę, że może nam się to przydać. Zostało mi 11 punktów jeszcze. Jak to wygląda tutaj? Mistrz broni 100%. I jak to ma działać? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. To tak, dobijmy sobie kryta w broni jednoręcznej. Dyszkę. Muszę jeszcze, czym chcesz? Dyszkę. Nie ściskaj miecza tak mocno. Nadgarstek nadal jest zbyt sztywny. Broń musisz trzymać luźno. Okej, dobra. I został mi jeden punkt nauki. Czy ja mam jakiś inny styl, czy coś? Wydaje mi się, że może szybciej... Aha, ja już mam mistrza tego... Okej! Czyli zmienił mi się styl walki na mistrza, mimo że mam wojownika. Nie, zaraz. Kurde, nie wiem, ale jest dobrze. Andrea, coś mogę? Nie, no nie mogę, bo jeszcze jedna farma nam została. Został nam lobar, żebyśmy poszli dalej fabularnie. Dobra, odhaczę sobie to, że to przeczytałam. Wróćmy może sobie do początku. Rusznikarz nie, dzienniki to nie, wola nie, prowiant, królewskie kopacze. Właśnie tam, gdzie dzisiaj poszłam, to moglibyśmy zrobić kopaczy. Ale na razie tego nie ruszam jeszcze questa, bo to możemy zrobić później. Cenna księga, pierścień szybkości. Uchanny w hotelu. No i właśnie tu jest to, co spieprzyłam, tego nie zrobiłam. Możemy tam dzisiaj iść po notatkę. Syn marnotrawny. To jest ten gościu Gary, którego widzieliśmy, co z wilkami się bił. Tylko też nie chciałam z nim jeszcze rozmawiać. Gobliny piraci to później też nam się to ogarnie. Złoto piratów to nie. Lek dla Waliny to dopiero jak wrócimy. Paladyn to też nie. Bandę Gregora można by było unicestwić. Nieprzyjemne typki. Aha, to później dopiero. Ruda dla króla. Skłócić rycerzy mamy też. Ważne zadania w Korinis. Papier do malowania. Te sprawy. Dobrze, ładnie to wygląda. Czy ty już masz na sprzedaż tą lepszą zbroję? Bo on ma zbroję. Nie, nie masz, bo nie mogę kupić od ciebie żadnej zbroi. Może dopiero później się to odblokuje. On ma tam orkową zgubę. Ale no, podobno jest do znalezienia. No, nie znalazłam jej dzisiaj. Może jakimś cudem jest gdzie indziej, ale pamiętam, że udało mi się ją znaleźć, jak za pierwszym razem grałam i tego jestem akurat pewna. To wiecie co? Zrobimy tak, że jeszcze skoczymy sobie do
Latarni morskiej. Do latarni? Nie. Nie do latarni. Do wysepki z waranami. Ponieważ chciałabym się udać jeszcze raz przez kanał w Corinis. Tam właśnie do miasta i ogarnąć notatkę w tej karczmie, znaczy się w tym jakby hotelu tej Hanny, bo tam właśnie zapomniałam iść po to, jak byłam z Gritą. A tam jest notatka odnośnie pierścienia prędkości. W sensie my już możemy nawet po niego iść tak naprawdę, po tą ostatnią notatkę i go zrobić. Chociaż nie, zrobić go nie zrobimy, bo musimy się nauczyć złotnictwa chyba i tego typu rzeczy. Więc dobrze, że się teraz nauczyłam tych innych umiejętności. Czyli... No, Jezu. Tych do walki, bo myślę, że nam pomogą w walce z orkami na pewno. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie w tej karczmie. Okej, jest jakiś nowicjusz. Ale z jednym sobie poradzę. Tutaj chyba. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Mamy. Mamy pierścień szybkości. I spadamy stąd. Dobra, udało nam się to zrobić na szczęście. Nie powinno nam tutaj nic grozić, więc dobra. Dowiedziałem się, że Salandril wstąpił do zakonu. Chce tam się pomodlić do Innosa. Nie mogę uwierzyć, że taką wiadomość, ponieważ Salandril jest ewidentnie niewierzącym. Najprawdopodobniej uwikłał się w podejrzane sprawy. Udaje się do klasztoru. Tam faktycznie mogę spotkać Salandrila, Berengar. Tak, czyli mamy kwestię tego, no. No, wiemy czego. Która jest godzinka w grze? Co? Już jest 18? Cały dzień tam biegałam po tych? Dobra, to się prześpimy do świtu znowu. Muzyka ucichła. Ej, co to był za... Okej, to od pochodni. Mi się wydawało, że mi się ręce palą. Gdzie my teraz lecimy? W latarni morskiej coś do zrobienia było, nie było. Wiecie co? Obóz na farmie Onara. Tam mamy to zadanie z tymi... skłóconymi rycerzami. I ja jestem ciekawa jeszcze, zanim zakończymy odcinek, czy tutaj... Lutero siedzi rano. Larius znaczy się. On śpi o tej godzinie. Tylko się skradać nie umiem. Aha. Cholera, co się dzieje? No właśnie, bo problem z Lariusem jest taki, że jego się uśpić nie da. Nie wiem, dlaczego się nie da, ale się nie da. Ale wiemy, że o świcie śpi, to już jest dobry plus tego. Zresztą zaraz wam pokażę, że się nie da go uśpić. Nie pamięć... Chyba, że nie mam snu. No i tak nie mam snu. Odłóż broń! No proszę, czyli jednak jak można. Się, bez właściwego jak się dorąbę do tego... Łapy precz! Dobra, mogę go pobić. Nie, nie mogę, bo on ma... jest nieśmiertelny. No właśnie. To jest ten problem. Nic mu nie robię. Dobra, czyli musimy się nauczyć skradania się jeszcze, żeby tego questa wykonać i wiemy, że Larius śpi o świcie. To jest bardzo ważna wiadomość. Okej. Cholera, co się dzieje? Tak, bo ja skradania nie mam. Nie mam pod C. Nie. Pod X-em też nie.
Dobra, no to tak jak mówię, zrobimy to w następnym razem, jak tylko uda mi się nauczyć. Czyli za kolejny poziom sobie te punkty wydamy na to. I co? Coś jeszcze, moi drodzy? Nie wiem, czy coś jeszcze dzisiaj. Myślę, że to będzie już wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i myślę, że możemy poruszyć wątek z malarzem w kolejnym odcinku. Bo mamy tego questa, w sumie byłoby chyba spoko. Myślę, że byłoby fajnie. Ewentualnie się przejdziemy na farmę Lobarta boczną drogą, żeby się tam dostać i załatwić pewne sprawy. Zobaczymy, czy się uda. I co? I to tyle. Cześć!